ciężko. Potem wymiar ludzki. To są uczniowie, to są rodzice i to są także nauczyciele. Ktoś tu ładnie powiedział, że człowiek raczej nie lubi zmian. Małe dzieci do nowej szkoły, nowi nauczyciele, nowe środowisko. Mała szkoła, duża szkoła, to są dwie różne szkoły. Dwie różne szkoły. Dojazd uczniów. Przejechałem się z Rusowa do Dębego, jest w jedną stronę 13 km. Przyjdzie zima, to nie są drogi jakieś pierwszej kategorii odświeżania. Czy Państwo żeście na przykład obliczali, ile będzie wynosił dojazd jednego dziecka? To jest koszt autobusu. Dzieci same tam nie pojadą. Musi być jeden bądź dwóch wychowawców. Za wszystko trzeba płacić. 13 w jedną, 13 w drugą. A Rusów z Dębę, tak jak na szachownicy, te przechodnie. To jest dużo, 26 km. Dziennie. Druga sprawa. Trzeba tam dojechać. Trzeba wcześniej wstać. A zmiany takie kompletnie deorganizują życie rodzin. Mamy i taty, którzy gdzieś tam pracują, wyjeżdżają do miasta. Kompletnie inaczej. Ja tak sobie pomyślałem, że w tym wszystkim jednak chodzi o nauczycieli, o nauczycieli. Byłem kiedyś nauczycielem, z wszystkimi nauczycielami się solidaryzuję. Jeżeli szkoły zostaną zlikwidowane, to bardzo Państwu współczuję. Ujdziecie Państwo na bruk. Jako ksiądz mogę Wam tylko obiecać duchowe wsparcie i modlitwę. Nic więcej. Ale ta decyzja nie należy do mnie. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem szkół, przeciwnikiem likwidacji szkół. Bardzo mi się spodobało takie określenie mediów. W Polsce dokonuje się rzeź szkół. Rzeź szkół. Nie wiem, komu na tym zależy. Decyzja szybko została podjęta. Pan powiedział Hopsiu. 3 dni to jest Hopsiu. Piątek wieczorem do Bogami się dowiedział. We wtorek likwidacja. To jest Hopsiu. To jest Hopsiu. Dialog musi być prowadzony. Nie monolog. Ja z tego spotkania w poniedziałek taki wniosek sobie wyprowadziłem. My mówimy, kogoś to w ogóle nie odchodzi. Dlaczego wy mnie nie słuchacie? Przecież ja mam rację. Dialog, proszę Pana, to jest umiejętność nie mówienia. Słuchania. Słuchania. Ja to rozumiem. Bo w końcu dojdzie do tego, że Państwo sami będziecie się rządzić w gronie 15 osób. Samorząd. Ludzie Wam zaufali. I myślę, że to, co Maciek tutaj mówił, tak dla świętego spokoju, musi być audyt innej firmy. Nie z gminy. Jak jest to problem, ja się dokładam. Głos. Mam nadzieję, że bo tak naprawdę, drodzy radni, właściwie zadajemy pytania. I tak jak my jesteśmy pracodawcami, to jeśli
przykład ksiądz proboszcz może będzie zechciał coś powiedzieć, jeden, drugi, trzeci, bo mamy kilka parafii w gminie, i zadać po prostu pytanie o sposób podejmowania decyzji, o rozwagę, o rozsądek. Tylko zadać to pytanie, zapytać się ludzi w kościele, jak będą zgromadzeni się odpowiedzieć. Być może ich głos taty, sąsiada macie w kieszeni. Bo na kogo się nam wygłosować, jeśli nie na sąsiada, albo takiego, z którym się nie kłóci, może miły człowiek, fajnie znają się, kulturę, czasem może wódkę wypiją. I co jemu powiecie? Jakich argumentów użyjecie? Czy też go zignorujecie? To macie jego głos w kieszeni? To jest apel, może być dramatyczny, ale pamiętajcie, nie możecie ignorować wyborców. Ci wyborcy starają wam się powiedzieć, że nie chcą likwidacji szkół. No nie możecie tego głosu odrzucić. Ja bym proponował jeszcze raz wrócę do tego, żeby audyt podpierał się do kolegą, bo to nie jest tak, że ja tam to wszystko wymyśliłem. Ten audyt powinien być przeprowadzony. Ten audyt powinien być przedstawiony komisji. Komisji, która się będzie składała z was radnych, ale nie tylko. Z przedstawicieli komitetów rodzicielskich, kilka osób, gronu rodzicielskiego. To są te osoby, które są świadome tego, państwo, rodzice, nauczyciele. I ten ktoś obcy, który z boku wam powie, może rzeczy trudne, może ciężkie, ale wtedy nie będzie, że tak powiem, głupi. Nie będziemy mogli się z tym sprzeczać. To już będzie taki fakt, wobec którego żaden z panów ani z nas wyborców nie będzie mógł przejść obojętnie. Już wtedy trzeba będzie powiedzieć, no trudno. Ale niemniej jednak na taki krok musimy się zdecydować. My to, co się dzieje w całej Polsce. W całej Polsce się zastanawiają, którą szkołę w tej chwili zlikwidować. Nie chodzi mi o to, żeby postępować tak samo. Bądźmy rozsądniejsi. Chcę do panów, zaapelować o to, żebyście odsunęli te decyzje. O ten jeden rok nie zbankrutujemy, a o jeden rok będziemy mądrzejsi, pewniejsi swoich decyzji. O jeden rok będziemy do przodu. Do przodu. Przełamy. Czy ktoś jeszcze chciał zrobić? Już prawie 3 godziny. I cały czas na siłę, już na siłę naprawdę, usiłujemy radnych naszych przekonać do naszych argumentów. I tak patrząc na radnych, nie widzę, żebyśmy jakikolwiek skutek odnieśli. No, jest, no, dowiedzieliśmy się, no, dużo, dużo rzeczy, po które tutaj żeśmy przyszli. Ale powiem szczerze, to jest bardzo, bo mówię, kryzys dotknął wszystkich. I to jest pierwszy z takich no, problemów bardzo ważnych, z którymi zetknęła się nasza rada. Jeśli ta rada podjęła taką drastyczną decyzję o likwidacji szkół, w zetknięciu z tym problemem, a tych problemów będzie coraz więcej i też tak będą one potraktowane, sama likwidacja szkół nie zlikwiduje samego problemu. Nasze sprawy rozstrzygają. No, po naszej myśli. Ja nie mówię, żebyście przekraczali jakieś tam, bo przecież często będziemy się spotykać z takimi rzeczami, że będziemy musieli dyskutować przede wszystkim, bo tylko wtedy zlikwidujemy problem, z którym się będzie nam szans na jakąkolwiek dyskusję. Dzisiaj gadamy, gadamy, gadamy. Podobno już ileś spotkań było. Ale tak naprawdę na podstawowe pytania nie bardzo usłyszeliśmy pełną odpowiedź. Ja wiem, że nie można przyznawać pieniądzom decydującej roli.
no bo wy teraz z nimi sprawujecie władzę, społeczeństwo. Bo to jest po prostu barbarzyństwo. My jesteśmy ludźmi i te nasze dzieci to są przyszli obywatele, dorośli, którzy też będą kochani człowiek. No to sięgnęliśmy dna. To jest jedna rzecz. A druga, to mówię, to co nas najbardziej zdenerwowało, bo ja już tak powiem, bo my jesteśmy zbulwersowani do końca, że nie daliście nam szans na jakąkolwiek dyskusję. A wiecie co, już Mickiewicz dawno powiedział, że kiedy jest ten, gdy jak pokora i w jednym przypadku rada nie zawadzi, gdy się pokora o mądrości radzi. To jest bardzo ważna rzecz. Ludzie, to jest mądrość, to będziemy mówić. I trzeba było z nami rozmawiać dużo wcześniej, niż podjęliście taką decyzję. A już tak na marginesie, no bo szanowny grono, który tutaj właściwie operowało cyframi, operowało ekonomią. I do mnie te argumenty trafiły. Wasze tłumaczenia do mnie nie trafiły. Ja bym tak chciała zapytać teraz, jakbyście mieli w tej chwili podjąć decyzję na temat głosowania o zachowaniu ewentualnie o likwidacji tych szkół, jaką byście podjęli decyzję? Czy moglibyście nam to tutaj powiedzieć? Postępowania gospodarza, czyli wójta, szkoda, że go nie ma tutaj bez niego.